No nie, przecież ja nigdy nie Przepraszam. Pierwszy raz w życiu siadłem za kółkiem. Pierwszy raz w życiu siadłem za kółkiem. Bo pani tak celuje, nie wiem, czy się stało. Ja mam zawsze kierowcę. Ty celuje. Halo! No to gonimy go, gońcie go panowie! Konfiskujemy ten pojazd. Siatka, konfiskujemy ten pojazd. Nie, ja mogę prowadzić, ja proszę, prowadzę, nie, proszę stąd wysiąść, proszę stąd wysiąść! Odjeżdżaj, odjeżdżaj, odjeżdżaj! Proszę stąd wysiąść, halo. Seta. John Green jest poszukiwany za ucieczkę przed policją. Ja wiem, ale nie mogę się miko. To niezły Green. A, to taki mini gangsterek, nic poważnego nie robi, żadnych napadów, ja nic tylko jeśli co jedziemy z były. Były, aha. Ty no co jest? No dobra, jedź tak, jedź. Wiem, coś tam. O, jak to zapierdala. O kurde, nie zrzuć. Kurwa, stary! Nie mogę zahamować! Oj, aj! Stary, co to się coś stało z tym autem? Jakieś dziwne było. O kurde. Ej, patrzcie co, czaty. 1.10.50 dopiero mieliśmy. To przez to, że z Oliwią jeżdżę. Nie, to tak szpanuję, że jestem takim dobrym kierowcą. A kurwa, nie! Nie! Pierdolę. 10.50. Ja pierdolę. Ja pierdolę zawsze, jak to kurwa ja mówię! Wszystko w porządku? 10.4, jakie stuknięcie. Bo nie bij mnie jakąś patelnią po głowie. Nie, no nie, coś tam. Czemu patelnią? No żebym nie zasnął. Ała! Co ty? Padłem. Nie! Nie! Co ty? Co ty zrobił? Hej! Tobie chyba się przyda ta siłownia, jak ty nawet łamiesz wszelkie bariery. Ale o co chodzi? Zatrzymaj się! Dobra, panowie, a wy stąd odjeżdżajcie, bo zaraz... To? No. Co on robi? To? Do. Zatrzymaj się, Ewa! Będę musiał użyć siły, Dobra, jedzie z tej kartki! Nie, używaj siły! Ja nie wnoszę skargi, halo! Jeden mamy. No jednak stało się to na komendzie. Jest pani aresztowana, pani Ewo. Przyciskam. Ja nie wnoszę skargi, czy pan ją wypuści? Malcolm sędzi! Kurwa, przygniót ją! Przygniót ją! Malcolm, zejdź! Udosisz ją! Kurwa, bo... Udosiłeś ją! Co to się stało? Kurwa, gruby przygniót! Ta pani jest aresztowana, zadzwonić po ratownictwo medyczne, musiałem użyć swojej latarki sprawiedliwości. Dobrze. Pani, potrzymaj tego shotguna na chwilę, bo tu między nogami mama to tam... No. Nie lubię mieć... Pan poda, bo ja tam sięgać nie będę. Nie, już pani podaje, nie lubię mieć dwie bronie długie między nogami. O, to był taki głupi żarcik. No, niekiedy to, wie pani. Jasne. Takie szczyty po służbie, ja już mówiłam. Ja pójdę. Wchodzimy. No zaraz. Otworzyłem drzwi. Proszę opuścić tu teren, proszę pana. Mamy tu przeszukanie chaty. W tych spodniach. Oj, mi też. No, w sumie nie powiem, mi też trochę gorąco. Ojej, a, tu sąsiedzi. Jeżeli wam przerwałem, to... Dobra, ja już wychodzę tam. Nie mogę! Nie mogę! Włączcie sobie klimatyzację, albo nie rżejcie się tak, no nie wiem. Do widzenia. Na razie, sąsiedzie. Co tu się stało? Nie. Halo? No, nam się nudziło i porwałem dwóch policjantów. A nagle było sześciu, dwóch porwaliśmy i nagle... O Jezus! Nie, co tu się dzieje? O Jezus! O Jezus! O Jezus! Co to się stało? O Jezus! Ała! O Jezus! O Jezus! Policjant mi zniknął! O kurwa! O kurwa!
Co? Co to kurwa? Co to było? Ej, to chyba zamach na nasze życie? Co to? Co to było? Na emotkę jedną nową, nie? 50 subskrybentów. Jest koło 250. Przyjmij to badanie krwi. Wierzę w nie, ciebie. Nie przyjmę. Wierzę w ciebie. Nie przyjmę igły. Nie przyjmę powiedz igły mi, na, swój, pamiętaj, na swoje ciało. Jesteś nie zwycięzcą. Kim jesteś? Jestem zwycięzcą. Kim? Zwycięzcą, ale nie. Zwycięzcą. No właśnie, zwycięzcy nie boją się głupiej igły. Dobra, Carson, wkuwaj. Ale ja się boję. Ale ja się boję. Kuwa. Nie! 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 O nie, nie, proszę nie wbijać. Proszę nie wbijać. Ja, ja się nie zgadzam na ten zabieg. No i co? Już po sprawie, coś poczułeś w ogóle? Już wyjmujesz, już mam tarczę, już wyjęłam. Dobra, już infekuję, przekładam bacik, dobra. Spokojnie! O Jezu, teraz jak najdłużej. Halo? Co? Widzę tunel do nieba. Jaki to? Ej, halo, ty mi odpływasz? Czerwony tunel! O Jezu. A nie, to... Jaki czerwony tunel? Różowy? Nie. Wiesz, co ty gadasz? No i nie ma tunelu. Kucnij. Odpływasz? Jak kucasz, to jest tunel. Jak nie ma, jak nie kucasz, to nie ma tunelu. Ale ja kłócę cały czas. O, tunel. O. Się słucham? Zakochałeś się, Fatman? Co ty już się... Nie ma czasu na romanse. Momencie, co? Jak chcesz romanse, to teraz się powstrzymujesz tak, jak ja się powstrzymuję z moją żoną. Kończycie służbę, umawiacie się na kawkę. O, słuchałeś, Mary? Tak, Michael, słyszałam. Do umówieni. Aha. Nie ma za co. Dziękuję, szefie. Coś pytałaś mnie, Mary. Nieważne. Nie ma, uśmiała, no co ty. Nie, Balko, rozglądaj się. Nie no, Mary, mów no. Mary, bo nie pójdziemy na kawę. Taka szkoda. Aha. Robert 72 plus 1, przeprowadzam 10.38 na... Ale taty miałeś się zapytać. Ona na... Co? Zaraz. Au! No, właśnie chciałam powiedzieć. No, chcieliśmy podziękować za taką szybką reakcję, ale Chloe pan policjant chyba... z panią policjantką jeździ. Nie będzie, że pan kapitan ma panią kapitankę w szpilkach goni przestępców, co jak po ziemi będzie gonić, to się jej po szpilki, dobra, te szpilki powbijają. Uspokój się już, chodź. Uspokój się. W ogóle wszystkich bym pozwalniała. Ktoś coś mówił, czy mi się wydawało? No, chyba nie. Tak się szefa i wydawało. Ja w sobie nie słyszałam przez ten deszcz. Proszę. O, śmiga, dobra, idę zobaczyć. Cholipka. Pies łapę podaje, pa. No. Daj łapę, podaj. Dobry piesek, dobry, masz tu. A, ale trochę mu się wygięła w złą stronę chyba. Dobry piesek, dobry piesek. Krobata. D4. Dobrze, zostawić go. Spadamy, sierżancie, spadamy! A! Odbiór? O Jezus. Szybko. To byli nasi funkcjonariusze. Dobrze! A było mówione. Ty na garę jesteś naprawdę jakiś idiot. Ja? Nie. No jesteś idiot. Myszka mi zniknęła. Dobra. Masz auto na moim 10-20, możesz sobie wziąć.
Wziąć. Zrobisz coś dla nas służby, od razu skarga leci na ciebie, ty. Ile mamy? Ja bym prosił, nie prowokujmy żadnych policyjnych pompek. No, mamy... 50 promile alkoholu we krwi. 0,05? Mhm. Tak jakby czekoladkę z adwokadem wypił, zjadł. No, dokładnie. Szefie, ja bym te cukierki z adwokatem i dlatego taki jest wynik. No może jego trzeba zbadać, czy może jakąś podatność ma na alkohol czy coś, bo no zdecydowanie nie rozmawiamy. Nie, chodź, szefie! Bardzo ekonomiczny jest w takim razie, ty. Z tobą to warto chodzić na alkohol. Się na pół litra zrzucić, to ty tam dziabniesz kielicha i już cię... Ebry. Czy was to śmieszy? Funkcjonariusze, którzy mówią o alkoholu? Ostatnio...